Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o aktualizacji rosyjskiej doktryny nuklearnej. Jaka jest tego geneza i co to oznacza dla bezpieczeństwa Europy i świata? Dziś także o przecięciu kabla telekomunikacyjnego na dnie Bałtyku, który łączy, a właściwie łączył, Finlandię i Niemcy. Co to oznacza? Jakie są tego konsekwencje? No i na koniec, List Radosława Sikorskiego do członków jego partii politycznej, ale istotny z punktu widzenia i pełnionej funkcji przez Sikorskiego obecnie, czyli szefa. Polskiej dyplomacji i istotny z punktu widzenia geopolityki. Dlaczego tutaj, między wierszami w tym liście, Sikorski straszy możliwością wojny w Polsce wiosną 2025 roku? O tym w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zapraszam do lajkowania, do komentowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. Dziś, 19 listopada 2024 roku, prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, podpisał, zatwierdził zaktualizowaną doktrynę nuklearną. Ten dokument strategiczny Federacji Rosyjskiej przewiduje, że Moskwa może rozważyć użycie broni jądrowej, jeśli stanie się celem konwencjonalnego ataku rakietowego, który będzie wspierany przez Mocarstwo nuklearne. I to jest niewątpliwa nowość w tym, w tym zakresie. Warto zauważyć, że czołowe agencje informacyjne, na czele z agencją Reutera, zwracają uwagę, że jest to odpowiedź Kremla na doniesienia mediów amerykańskich na temat decyzji administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o tym, że Stany Zjednoczone udzielają zezwolenia Ukrainie na uderzenia rakietami. Rakietami systemu Etakems w głąb Rosji. W tym dokumencie stwierdzono, że Rosja postrzega broń nuklearną jako środek odstraszania. To jest ważny element doktryny odstraszania rosyjskiej. Oczywiście, on jak, jako ten środek odstraszania występował we wcześniejszych doktrynach, ale warto zwrócić uwagę, że pojawiają się takie Nowe okoliczności użycia broni jądrowej, mówi się o krytycznym zagrożeniu suwerenności i integralności terytorialnej nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale także Republiki Białorusi, no bo oba państwa tworzą państwo związkowe Rosji i Białorusi i może to być podstawą do użycia broni, broni jądrowej. Nie chodzi tutaj o tylko i wyłącznie zagrożenie istnienia samego państwa, ale chodzi o zagrożenie suwerenności, które jest no, traktowane o wiele bardziej elastycznie i mówi się o tym zagrożeniu ze strony konwencjonalnego uderzenia danego państwa, chociażby Ukrainy, jeżeli ma za sobą wsparcie mocarstwa nuklearnego. Wówczas Rosja może użyć w odpowiedzi broni jądrowej. Zgodnie z tą nową doktryną, Agresja wymierzona w Rosję przez jakiekolwiek państwo, które należy do sojuszu wojskowego, którego, eleme, którego oczywiście też składowymi są państwa posiadające broń jądrową, będzie uważana za agresję tego sojuszu jako całości. No i tutaj bardzo, to jest, to jest bardzo. Ciekawy i niestety bardzo również niepokojący zapis z punktu widzenia tej polityki, którą uprawiają obecnie decydenci w Warszawie, ponieważ jeżeli dojdzie do sytuacji, w której władze rosyjskie potraktują, potraktują działania państwa polskiego, decydentów państwa polskiego za agresję wymierzoną w Rosję, czy też innego państwa członkowskiego NATO, zwłaszcza tak zwanej wschodniej flanki NATO, chociażby dziewiątki bukaresztańskiej, może to być któryś z państw bałtyckich, no będzie to traktowane jako agresja całego sojuszu północnoatlantyckiego na Rosję, czy na Rosję i Białoruś. Ten dokument, ta nowa rosyjska, czy ta zaktualizowana rosyjska doktryna nuklearna przewiduje, że podstawą uderzenia jądrowego może być właśnie także agresja państwa nieposiadającego broni jądrowej, ale także masowy atak powietrzny środkami niejądrowymi, w tym dronami, w tym bezzałogowcami, w tym także amunicją krążącą. No i tutaj oczywiście warto też przywołać te oficjalne czynniki rosyjskie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany zresztą, czy ta zaktualizowana. Doktryna została zatwierdzona już celowo po tej decyzji Stanów Zjednoczonych o użyciu rakiet dalekiego zasięgu przeciwko Rosji, odpowiedział, że dokument został opublikowany. To jest cytat: W odpowiednim. Czasie i że Władimir Putin nakazał rosyjskiemu rządowi zaktualizowanie tej doktryny nuklearnej już na początku bieżącego roku, aby był ten dokument zgodny z obecną sytuacją strategiczną. I też warto zauważyć, że, że jest to element szerszej, że tak powiem, doktryny rosyjskiej, szerszej strategii związanej z. No, jak to mówią rosyjskie czynniki decyzyjne, z potrzebą zmiany układu o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie, zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego i dostosowanie jej do współczesnych standardów, czyli do standardów, kiedy świat odszedł, czy właściwie odchodzi od jednobiegunowej chwili, od takiej niekwestionowanej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Ta zresztą hegemonia Niekwestionowana, przyjęta w taki sposób, powiedzielibyśmy, odgórny na kolektywnym zachodzie, stała się dawno już przeszłością. Natomiast obecnie wykluwa się nowy ład międzynarodowy. Wielu ekspertów mówi o ładzie. Multilateralnym, o ładzie policentrycznym, w wielo, świecie wielobiegunowym. Jak to będzie dokoń, dokładnie wyglądało, nikt tak naprawdę nie wie. Faktem jest, że rzeczywiście powstaje na świecie wiele ośrodków niezależnych od Stanów Zjednoczonych, integruje się globalne południe, rozrasta się grupa BRICS, od początku tego roku to grupa BRICS, i niewątpliwie ta wojna na Ukrainie jest takim akuszerem zmian geopolitycznych czy też jednym z akuszerów zmian geopolitycznych no pamiętajmy że ta wojna toczy się od 2014 roku jej nowy etap to rok 2022 no i stoimy przed ewentualnie trzecim etapem jeżeli dojdzie do eskalacji napięcia w relacjach NATO Rosja to może dojść do tego trzeciego etapu którym byłaby Jakaś forma wojny pełnoskalowej. Ta wojna na razie jest bardzo mocno ograniczona, co zresztą w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego Państwu wytłumaczyłem, jak to wygląda, dlaczego. Jak to się dzieje, że Rosjanie nie atakują węzłów logistycznych, którymi Ukraina odbiera pomoc wojskową z Zachodu, i tak dalej. Niemniej jednak mamy do czynienia z, czy stoimy właściwie na progu trzeciego etapu wojny na Ukrainie, który może stać się wojną pełnoskalową i może objąć znacznie większy obszar, nie tylko samej Ukrainy. Niestety, nie tylko samej Ukrainy. Widać te eskalacje, i też to będę komentował w, kolejnym, w kolejnych częściach dzisiejszego Odcinka. Wczoraj, 18 listopada, doszło na Bałtyku do uszkodzenia kabla telekomunikacyjnego łączącego Niemcy i Finlandię. Niemieccy politycy, także członkowie rządu, mówią o tym, że bezpieczeństwo europejskie jest zagrożone mówią o wojnie hybrydowej, o różnych złośliwych, o różnych, właśnie takich złośliwych aktorach. Którzy mają prowadzić tę wojnę, wojnę hybrydową, ale jak ognia, unikają nazywania po imieniu tych właśnie w cudzysłowie złośliwych aktorów. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius uznał to przecięcie podmorskiego światłowodu łączącego Niemcy z Finlandią za sabotaż i za akt wojny hybrydowej. No oczywiście, uszkodzenie podwodnego kabla. O długości ponad 1100 km położonego na dnie Bałtyku, który został oddany do użytku w 2016 roku, nie jest prostą sprawą i naprawdę niewiele państw na świecie posiada tak wyszkolonych ludzi i oczywiście odpowiedni sprzęt do wykonania tego typu działań sabotażowych. Natomiast już po wysadzeniu gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 nie ulega żadnej wątpliwości, że tego typu akty Sabotażu są dokonywane na świecie, że są państwa, które posiadają takie zdolności, że jest to element właśnie rywalizacji mocarstw. No, tak jak mówiłem wielokrotnie komentując wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to jest tak naprawdę otwarcie puszki Pandory. Wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to. Otwarcie puszki Pandory. Tego typu akty sabotażu niestety się będą pojawiać i będzie się to nasilać. Groźba tego typu aktów będzie się nasilać wraz z no, rosnącą rywalizacją mocarstw. O tym mówiłem, komentując wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No i długo nie musieliśmy tak naprawdę czekać. Mamy do czynienia. Do czynienia no właśnie z takim aktem sabotażu. Pytanie, kto jest za to odpowiedzialny? Ja tutaj absolutnie nie stawiam żadnych, żadnych tez, nie obarczam nikogo winą. Pamiętamy zresztą te bardzo pochopne, szybkie komentarze po. Wysadzeniu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, potem całe mnóstwo doniesień medialnych wskazujących, że brały w tym udział chociażby ukraińskie służby specjalne, że taką bazą do wypadową była, była Polska, jedno z biur podróży zostało rzekomo wykorzystane właśnie do, do wynajęcia jachtu Andromeda i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy te wszystkie spekulacje medialne, pamiętamy też dosyć żywiołową i emocjonalną reakcję. Obecnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Radosława Sikorskiego, który podziękował Stanom Zjednoczonym za wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, no to było, powiedziałbym, mało dyplomatyczne ze strony Radosława Sikorskiego i też mało realistyczne, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że rozpoczęcie tego typu aktów dywersji, aktów terroryzmu, yy, w tym przypadku podwodnego, no to jest spiłowanie gałęzi, na której się siedzi. Wszyscy jesteśmy dzisiaj, można powiedzieć, w tej pajęczynie internetu i coraz więcej gałęzi gospodarki jest uzależniona od funkcjonowania inter... internetu, natomiast no, ten internet dostarczany jest między innymi tymi kablami na dnach oceanów, na dnach różnego rodzaju akwenów, takich jak Bałtyk, przecięcie w wyniku właśnie różnego aktu dywersji będzie uderzało w gospodarki także państw europejskich. To nie jest, tu się nie ma z czego cieszyć, jeżeli chodzi o wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No... To jakby trzeba zrozumieć pewne, pewien realizm. Niestety mamy do czynienia z rosnącą eskalacją. Europa dzisiaj nie jest gotowa do żadnej wojny. Większość krajów europejskich stoi przed naprawdę poważnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o politykę fiskalną: rosnący dług publiczny, niskie stopy wzrostu gospodarczego, koszty sankcji nałożonych na Rosję, które odbijają się chociażby na funkcjonowaniu przemysłu, na funkcjonowaniu energetyki. No, to są realne dzisiaj wyzwania. Dzisiaj Europa nie ma odpowiednich zdolności do tego, aby prowadzić jakąś, jakąś wojnę w większej skali. W ogóle nie ma przyzwolenia społecznego na angażowanie się, na wysyłanie wojska w bardzo wielu krajach europejskich. Wystarczy spojrzeć na to, jaką politykę prowadzą Niemcy, jaką politykę prowadzą Włosi, Węgrzy, Słowacy, Turcy, którzy chcą. Normalnych relacji handlowych z Rosją i też warto to mieć na uwadze. Niemniej jednak widać, że decydenci w państwie polskim są w awangardzie, w awangardzie tej, powiedziałbym, partii wojny i to bardzo źle świadczy o establishmentie politycznym III Rzeczpospolitej. W dzisiejszym odcinku padło już nazwisko Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych i jednocześnie jednego z kandydatów w prawyborach prezydenckich organizowanych przez koalicję obywatelską. Biorąc pod uwagę to, że Radosław Sikorski jest urzędującym szefem dyplomacji, warto przyglądać się temu, co mówi w tych prawyborach, także w kontekście szerszym, geopolitycznym i bezpieczeństwa państwa polskiego, i nie inaczej jest w przypadku listu, który Sikorski wystosował do. Członków koalicji obywatelskiej. W tym liście możemy znaleźć takie niepokojące fragmenty, które wskazują na to, że Polska może znaleźć się w stanie wojny w 2025 roku. No i tutaj oczywiście warto zadać kilka pytań. Czy szef MSZ-u wie coś, czego my nie wiemy, i dlaczego obecnie straszy wojną w Polsce? To, że minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej wie więcej niż przeciętny Kowalski, jest oczywiste. Ma dostęp do informacji niejawnych, ale także jest przecież człowiekiem mającym szerokie relacje dyplomatyczne z racji pełnionej funkcji. Z... Z szefami, no, szefami dyplomacji innych państw, ale także ma szerokie kontakty w establishmencie brytyjskim i amerykańskim i niewątpliwie tę wiedzę pogłębioną ma. Warto zacytować fragment tego listu do członków Koalicji Obywatelskiej, który nieco więcej nam tutaj powie. To jest cytat: Od 2020 roku czasy się zmieniły. W trakcie mojej ponad dwudziestoletniej służby publicznej sytuacja międzynarodowa nigdy nie była tak niepewna. Za naszą granicą toczy się wojna, a wiosną 2025 roku może dojść do wydarzeń, które zmienią układ sił w świecie i odbiją się w Polsce szerokim echem. Tematyka bezpieczeństwa zdominuje. Kampanię prezydencką. Koniec cytatu. To jest właśnie fragment tego listu, bardzo istotny. No i pytanie, dlaczego Radosław Sikorski sugeruje, że Polskę czeka wojna w 2025 roku. Tak jak już powiedziałem, to jest człowiek Sikorski mocno uwikłany w różnego rodzaju relacje. Transatlantyckie, nazwijmy to w, w ten sposób. Natomiast zapowiedź zmiany sytuacji geopolitycznej i zdominowania kampanii prezydenckiej przez temat, temat bezpieczeństwa musi być dzisiaj bardzo serio brany pod uwagę przez wszystkich komentatorów. Co do tego nie ma żadnej, żadnych wątpliwości. To pokazuje, że Mimo zmiany w Białym Domu, mimo nadejścia no, 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego zaprzysiężenie będzie 20 stycznia 2025 roku, może wcale to nie oznaczać szybkiego pokoju rozumianego jako nastanie absolutnego spokoju geopolitycznego to widać, że tutaj spodziewane są liczne turbulencje strategiczne, że tak, to, że tak to określę. Cena pokoju to jest nie tylko pewnie klęska Ukrainy. Pytanie, co oznaczać będzie ta klęska i jak, jak będzie ona głęboka, no ale wyzwolenie także licznych problemów. Począwszy od problemu migracyjnego, czyli kolejna fala migrantów z Ukrainy. Pytanie... Na czyje barki spadnie, spadną koszty utrzymywania migr migrantów z Ukrainy? To jest wzrost przestępczości, o którym już mówią służby specjalne wielu państw europejskich, także Republiki Czeskiej, o czym Państwu mówiłem. W Polsce o tym jest cisza, ale to także oznacza radykalizację na samej Ukrainie, szukanie winnych, co już na następuje. Też relacjonowałem to dla Państwa. 1 listopada, mój odcinek podcastu geopolitycznego z 1 listopada był poświęcony tym oskarżeniom pod adresem Polski ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast tych geopolitycznych scenariuszy jest znacznie więcej, i nawet dzisiaj w, w mediach głównego nurtu, które przez cały rok 2022 i cały rok 2023 nie dopuszczały myśli o klęsce Ukrainy, mówiły o tym, że to jest właściwie na, na horyzoncie ten to zwycięstwo Ukrainy, że Ukraina odzyska Donbas, że odzyska Krym, prawda i tak dalej. Mnóstwo tego typu dezinformacji i przyjmowania za pewnik propagandy ukraińskiej było w mediach głównego nurtu. Natomiast okazuje się, że to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj jak państwo czytacie media głównego nurtu, czołowe portale w Polsce, przez litość już nie będę wymieniał. To widać, że dopuszczalne są różne scenariusze, także te niekorzystne dla Polski. Na razie nikt w mediach głównego nurtu nie mówi otwarcie, że Ukraina będzie oskarżać bardzo mocno Polskę o nieudzielenie pomocy. Nikt w mediach głównego nurtu póki co nie dopuszcza jakiegokolwiek sojuszu ukraińsko-niemieckiego, czy nawet ukraińsko-rosyjskiego czyli o czymś, o czym ja mówię od bardzo dawna. Że takie warianty są możliwe, że Ukraina pokonana, Ukraina upokorzona, Ukraina zniszczona, ze zrujnowaną demografią, na fali rewanżyzmu może zwrócić się przeciwko Zachodowi, w tym przeciwko Polsce. To jest jeden z możliwych, oczywiście, scenariuszy. Ja nie mówię, że tak na pewno będzie, ale no, biorąc pod uwagę. Studia strategiczne, biorąc pod uwagę analizy strategiczne, należy rozważać, brać pod uwagę różne scenariusze, różne warianty. Zresztą na samej Ukrainie dzisiaj są tacy, którzy mówią, że jeżeli dojdzie do dalszego wykrwawiania Ukrainy, do dalszej emigracji, do dalszej radykalizacji, wówczas mogą znaleźć się takie siły polityczne na Ukrainie, które pod wpływem takiego swoistego syndromu sztokholmskiego mogą chcieć porozumienia. Niekoniecznie z tymi krajami, które najwięcej Ukrainie pomagały. Czy to będą Niemcy, ale no właśnie. Może to być także Federacja, Federacja Rosyjska. Trzeba mieć to na uwadze, trzeba mieć to oczywiście też na tym, na tym horyzoncie zdarzeń. Sikorski oczywiście ma pełniejsze informacje, z uwagi na posiadanie informacji klasyfikowanych, informacji opatrzonych gryfami niejawności. Niemniej jednak, niewątpliwie też trzeba zwrócić uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie. Wiemy doskonale, że nowa administracja, administracja Donalda Trumpa, będzie administracją niezwykle mocno wspierającą Izrael. Skoncentrowanie się Stanów Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, i na rywalizacji z Chinami, no, zdecydowanie, moim zdaniem, ośmieli Rosję do realizacji swoich strategicznych celów. No a te strategiczne cele, no, chociażby, Kierownik dyplomacji rosyjskiej, człowiek, który nawiguje tą dyplomacją od wielu, wielu lat, Sergii Ławrow, przecież przedstawił 17 grudnia 2021 roku. Wiadomo o co, o co Rosji chodzi: chodzi o nowy układ bezpie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie, chodzi o nową architekturę bezpieczeństwa. No i widzimy, że ta groźba, realna groźba rozlania się konfliktu z Ukrainy na, także na inne państwa, niestety jest bardzo silna. Sikorski był kompletnie nieodpowiedzialny, kiedy, zresztą, wielokrotnie był nieodpowiedzialny, no ale w, kiedy w 2022 roku no, doszło właśnie do tych czterech wycieków gazu z gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, doszło do tego aktu dywersji, sabotażu na, 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 na dnie Bałtyku, i napisał wtedy na Twitterze: Thank you, USA, dziękujemy USA zamieszczając zdjęcie tej takiej wzburzonej wyciekiem gazu z Nord Stream 2 powierzchni, powierzchni Bałtyku. To, to zdjęcie zostało wcześniej udostępnione przez duńskie dowództwo. Wpis skasował, natomiast no, te słowa poniosły się echem, nie napisał tego publicysta ani komentator, napisał to człowiek niezwykle ustosunkowany, szef MSZ-u. No, który pełnił różne funkcje, zresztą oprócz szefa msz przecież był, pełnił bardzo wiele funkcji i to w Ministerstwie I Obrony i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Postawił w niezręcznej sytuacji same Stany Zjednoczone, które się oczywiście dystansowały wobec przyznawania się do. do... Takiego aktu terroryzmu. Niemniej jednak, już wskazując na to, że dojdzie wiosną 2025 roku do takich turbulencji geopolitycznych, że może Polsce grozić wojna, niewątpliwie ma tę wiedzę pogłębioną i to każe oczywiście stawiać pytania o to, jak wygląda dzisiaj sytuacja bezpieczeństwa Polaków. Została na prędce przyjęta ustawa o obronie cywilnej. Będę dla Państwa zresztą komentował tę ustawę. Widać, że w pośpiechu są robione różnego rodzaju działania mające na celu, no takie pozorne zwiększenie bezpieczeństwa Polaków, przynajmniej w warstwie PR-owej, w warstwie marketingowej, w warstwie takiej realnej nie dzieje się kompletnie nic. Otwarta baza w Redzikowie jest tak naprawdę zabezpieczeniem interesów amerykańskich. Proszę zobaczyć, zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę na koincydencję czasową. Zostaje otwarta amerykańska baza przeciwrakietowa w Redzikowie, baza która przede wszystkim ma chronić terytorium Stanów Zjednoczonych, a następnie zostaje medium udzielona informacja, następuje jakiś przeciek z administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Ukraina otrzymała zezwolenie na użycie amerykańskiej broni do atakowania celów w, w głębi Rosji. Do tego Minister Spraw Zagranicznych pisze list do członków swojej partii, w którym mówi o tym, że wiosną 2025 roku może dojść właśnie do potężnych problemów międzynarodowych, że te realia się całkowicie bezpieczeństwa zmienią, a zatem no jest coś na rzeczy. Tutaj warto podkreślić cały czas, że wojna na Ukrainie to nie jest polska wojna. To nie nasza wojna. Polska powinna się trzymać jak najdalej od tego konfliktu. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie tego konfliktu, ale także zapewnienie stabilności geopolitycznej w naszej części Europy, bo to, że wojna prędzej czy później się zakończy, no to każda wojna prędzej czy później się kończy. Natomiast problem z migrantami, problem z utrzymywaniem państwa ukraińskiego, z zapewnieniem bezpieczeństwa, to są niestety problemy, które Stany Zjednoczone będą chciały scedować na swoich sojuszników, o czym media amerykańskie już głośno piszą i pisał o tym Wall Street Journal chociażby 6 listopada. Polski zwyczajnie nie stać na to, aby wziąć na utrzymanie miliony Ukraińców, nie stać Polski, aby utrzymywać państwo ukraińskie i wreszcie państwa polskiego nie stać na to, aby wysyłać polski kontyn kontyngent wojskowy na Ukrainę. W celu, no właśnie, chronienia granicy czy czegoś innego, co jest rozważane przez polityków w Warszawie. No to jest absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym i warto o tym pamiętać w nadchodzących wyborach prezydenckich. Dziękuję Państwu za uwagę.